poprzednich odcinkach pokazaliśmy, że wyjaśnianie ma dwa oblicza: nomologiczno-dedukcyjne i mechanistyczne. W tym pierwszym ujęciu wyjaśnienie jakiegoś zjawiska polega na wykazaniu, że jest ono efektem działania ogólnego prawa, a mówiąc technicznie, że jego opis wynika dedukcyjnie z jakiegoś prawa lub praw i opisu warunków początkowych. Mechanicyzm podchodzi do wyjaśniania inaczej. Wyjaśnienie czegoś polega w tym ujęciu na zrozumieniu, jak to coś działa. Wyjaśniamy wtedy, gdy pokazujemy mechanizm, który doprowadził do takiego, a nie innego zdarzenia. Wyjaśnienia nomologiczno-dedukcyjne i mechaniczne, choć z natury różne, nie są wzajemnie sprzeczne. Trzeba raczej powiedzieć, że są komplementarne, a praktyka naukowa pokazuje, że często jedno wspiera drugie. Jest jednak jeszcze jeden aspekt wyjaśniania, nad którym warto się zastanowić. Mówiliśmy, że dla człowieka bardziej naturalne są wyjaśnienia mechaniczne, bo opierają się one na potocznym doświadczeniu świata. Ale przy bliższym spojrzeniu sprawy się nieco komplikują. Wyobraźmy sobie, że na środku białego ekranu wyświetlona jest czerwona kropka. Do kropki tej zbliża się z jednej strony niebieski kwadrat. W chwili, gdy bok kwadratu dotyka kropki, zatrzymuje się, a kropka zaczyna się poruszać. Osoby, które obserwują to zdarzenie, spontanicznie orzekają, że niebieski kwadrat sprawił, że czerwona kropka zaczęła się poruszać, że to uderzenie kwadratu jest przyczyną jej ruchu. Na podstawie pomysłowych eksperymentów twierdzi się, że takie przyczynowe rozumienie rozważanych zdarzeń mają już 6-miesięczne dzieci. Równocześnie niewielka zmiana przebiegu tych zdarzeń, choćby wprowadzenie 2-sekundowej przerwy między uderzeniem kwadratu a chwilą, w której kropka zaczyna się poruszać, sprawia, że wrażenie przyczynowości znika. Ten i podobne eksperymenty sugerują, że ludzie rodzą się lub bardzo szybko wykształcają intuicyjną zdolność do myślenia przyczynowego. Nawet bardzo abstrakcyjne, dynamiczne zdarzenia, wykorzystujące figury geometryczne, a nie prawdziwe przedmioty, traktujemy jak powiązane związkami przyczynowymi. Wyobraźmy sobie teraz inną sytuację. Na ekranie wyświetlony jest duży trójkąt. Po chwili pojawia się na nim mały trójkąt oraz małe koło. Następnie figury zaczynają się poruszać. Duży trójkąt porusza się za małym trójkątem, z tym, że czasami ruch ten jest bardzo szybki, a w innych przypadkach figury zatrzymują się i pozostają w spoczynku blisko siebie. W tym samym czasie małe koło porusza się w przeciwnym kierunku niż duży trójkąt. Jest to słynny eksperyment Heidera i Zimmel. Trudno go precyzyjnie opisać, lepiej zobaczyć. Osoby, które to zrobiły, mają silną tendencję, by przedstawić inny opis niż ten podany przed chwilą. Duży trójkąt to przestępca, który zaczaił się na parę małych trójkąta i koła. Najpierw terroryzuje mały trójkąt, potem próbuje wyrządzić krzywdę kołu. Na szczęście sympatycznym bohaterom udaje się przechytrzyć złoczyńcę i uciec. Sugeruje to, że przynajmniej w niektórych przypadkach nie traktujemy tego, co widzimy, jak zdarzeń wywołanych przyczynami fizycznymi, ale jak efekt działania intencji. Dużemu trójkątowi przypisujemy zamiar wyrządzenia krzywdy małym figurom, a tym z kolei intencję ucieczki przed dużym trójkątem. I w tym przypadku dzieje się tak, choć wizualny bodziec to abstrakcyjne figury, a nie ludzie czy zwierzęta. Ten dualizm w postrzeganiu zjawisk, w niektórych przypadkach przede wszystkim jako fizycznych, a w innych jako działań intencjonalnych, jest bardzo ciekawy. W tym kontekście amerykański psycholog Paul Bloom twierdzi, że jesteśmy dziećmi Kartezjusza. Wyposażeni jesteśmy w dwa zasadniczo odmienne sposoby rozumienia zjawisk, tak jakbyśmy rzeczywiście byli złożeniem dwóch kartezjańskich substancji, myślącej i rozciągłej, albo mówiąc inaczej, duszy i ciała. Odbieramy rzeczywistość jako częściowo wypełnioną ciałami fizycznymi, które oddziałują na siebie w mechaniczny sposób, a częściowo jako zamieszkałą przez intencjonalne podmioty, które podejmują działania zmierzające do wybranego celu. Oczywiście wyjaśnienia zdarzeń jako wyniku działań intencjonalnych nie są naukowe w nowożytnym sensie tego słowa. Ale, jak widzieliśmy w jednym z poprzednich odcinków, nie zawsze tak było. Gdy Arystoteles stworzył swoją wizję świata, uznał, że jedną z zasad rządzących rzeczywistością jest zasada celowa.
Rzeczy istnieją w świecie nie tylko ze względu na taką, a nie inną przyczynę sprawczą, ale też dla pewnego celu. Można spekulować, że źródłem tej arystotelesowskiej doktryny jest właśnie nasza tendencja do uchwytywania zjawisk w kategoriach intencjonalnych. Widzimy w świecie związki przyczynowe, ale widzimy także intencje. I to nie tylko w odniesieniu do zachowań ludzkich, ale także innych zjawisk. Nowożytna nauka zerwała z arystotelesowskim teleologizmem, czyli z dostrzeganiem w świecie procesów, które zmierzają do pewnego celu. Jednak to, że jesteśmy dziećmi Kartezjusza, nie daje tak łatwo o sobie zapomnieć. Widać to wyraźnie w tych sytuacjach, w których mamy problem z właściwym zrozumieniem teorii naukowych. Być może najbardziej spektakularnym przykładem takiej sytuacji są kłopoty z właściwą interpretacją teorii ewolucji. Patrząc na to, jak organizmy żywe doskonale dopasowane są do swych nisz ekologicznych i jak niezwykłą złożoność sobą reprezentują, trudno jest nam czasem pojąć, jak mogą być one efektem procesów, które są przypadkowe czy, mówiąc metaforycznie, ślepe. Być może stąd bierze się potrzeba poszukiwania inteligentnego projektanta kryjącego się za zmiennością genetyczną i doborem naturalnym. Owszem, takie interpretacyjne nonsensy zanurzone są zwykle w ideologii, szczególnie religijnej. Ale nie można wykluczyć, że ich pierwotnym źródłem jest nasza wrodzona tendencja do postrzegania wielu zjawisk w kategoriach intencjonalnych. Istnieją powody, by sądzić, że relacja między wyjaśnieniem przyczynowym i tym korzystającym z kategorii intencjonalnych jest jeszcze bardziej skomplikowana. Jeden z wiodących współczesnych psychologów i prymatologów, Michael Tomasello, stawia intrygującą hipotezę. Gatunek ludzki wykorzystał bezpośrednio specyficzne dla naczelnych przystosowanie do rozumienia relacji zachodzących między obiektami zewnętrznymi, dodając jedynie niewielki, ale ważny element. Ujęcie owych relacji w terminach sił pośredniczących, takich jak przyczyny i intencje. Podobnie jak rozumienie kategorii relacyjnych przez naczelne powstało najpierw w dziedzinie poznania społecznego w celu zrozumienia relacji społecznych zachodzących między osobnikami trzecimi, ludzkie poznanie przyczynowe także rozwinęło się najpierw w dziedzinie społecznej, gdzie służyło rozumieniu innych jako intencjonalnych sprawców zdarzeń. Za technicznym językiem Tomasella kryje się prosta myśl. Potrafimy rozumieć świat w kategoriach fizycznych przyczyn i skutków, a zatem mogliśmy rozwinąć naukę, bo wykorzystaliśmy do tego wykształconą najpierw zdolność do rozumienia relacji społecznych w kategoriach intencjonalnych. Tę hipotezę Tomasella można uzupełnić, odwołując się do intrygującego eseju Edgarda Cilsella pod tytułem The Genesis of the Concept of Physical Law. Cilsell twierdzi, że jednym ze źródeł idei praw fizycznych jest metafora prawnicza. Starożytni zwykli mówić o zjawiskach fizycznych jako rządzących prawem nadanym przez Boga. Na wiele śladów takiego sposobu myślenia natrafiamy w Starym Testamencie, na przykład w Księdze Hioba. Gdy wyznaczał prawo deszczowi, a drogę wytyczał pioruną, wtedy ją widział i zmierzył, w ten czas ją zbadał dokładnie. W oryginale hebrajskim użyto tu słowa czok, które oznacza odcisnąć, ale wykorzystywane jest także do wyrażenia praw moralnych. Ideę prawa fizyki rozumianego jako nakaz Boga można odnaleźć także na początku Corpus Juris, gdzie mowa o tym, że natura nauczyła wszystkie zwierzęta prawa naturalnego. Do podobnych kategorii pojęciowych odwoływali się też myśliciele greccy, jak choćby Anaksymander czy Heraklit. Takie przykłady można by mnożyć, a sugerują one skomplikowane przeplatanie się w historii myśli przyczynowego i intencjonalnego rozumienia zjawisk. Nasz obraz tego, czym jest wyjaśnianie, staje się coraz pełniejszy. Czasem, szczególnie w naukach przyrodniczych, poszukujemy wyjaśnień nomologiczno-dedukcyjnych, próbując zidentyfikować ogólne prawa rządzące zjawiskami fizycznymi. W innych, znacznie częstszych przypadkach, nie tylko w nauce, ale i poza nią, zadowalamy się wyjaśnieniami mechanicznymi. Odkrywamy, w jaki sposób toczą się wyjaśniane zjawiska. Ale na tym nie koniec. Tworzymy też wyjaśnienia oparte o kategorie intencji. Robimy to zwykle wtedy, gdy chcemy zrozumieć zachowania innych ludzi. Ale wyjaśnienia intencjonalne wkradają się czasem i do innych sfer doświadczenia. Kiedyś było to powszechne, gdy gradobicie, koklusz czy trzęsienie ziemi tłumaczyliśmy gniewem bogów. Najpierw filozofia, a potem nauki nowożytne dokonały wyłomu w takim postrzeganiu świata. Świat pełen zjawisk wywołanych czyimiś intencjonalnymi działaniami
ustąpił światu rozumianemu jako wielki mechanizm. Ale nie znaczy to, że nasza tendencja do przypisywania intencji zjawiskom została wyeliminowana. Ciągle korzystamy w niej w interakcjach z innymi ludźmi, a czasem niepostrzeżenie wkrada się ona na teren zarezerwowany od kilku wieków dla wyjaśnień przyczynowych.